Dzień dobry, witam serdecznie. Ze mną Paweł, gitarzysta, różnych warszawskich formacji. Będziemy tu na chwilę. A porozmawiamy sobie o punk rocku, o jedzeniu, o trasach. Ale żeby tak zacząć, powiedzmy z grubej rury. Czy ty wiesz, ile zagrałeś koncertów w swoim życiu? Było ich 500, czy mogło być ich więcej? Myślę, że gdyby policzyć wszystkie zespoły, w których udało mi się wystąpić, to 500 pękła. Mniej więcej w całym tym zestawieniu zagrał zespół The Fight. Myślę, że było to około 300 koncertów. Drugie miejsce ma Drip, a reszta Drip około, myślę, że 200 zagrał. To już daje prawie 5. No, 500 dają te dwa zespoły. Plus wcześniej jakieś tam po kilkanaście do kilkudziesięciu koncertów. Czyli 700 koncertów mógłbyś policzyć? Powiedzmy, no, 600-700, myślę, że pękło. Kurde, nie. Przez ile lat? 15? Teraz jest 2020, no, 17 lat. Okay. Bo ja tu w ogóle mam wypisane, wydaje mi się, że wszystkie twoje zespoły. Trip of Lies, Limp Bizkit, The Fight, Anywhere But Here, Self Control i przez chwilę grałeś Older Hell i Scarlet Adorns The Snow. Tak, ale Scarlet Adorns The Snow nigdy nie zagrałem z nimi koncertu, to stanęło na etapie prób. A, okej. Okay. W ogóle dowiedziałem się o tym zespole dosłownie kilka dni temu, jak robiłem wywiad środowiskowy. Super była ta super opcja z chłopakami, początek zespołu, tam skład później się pozmieniał troszeczkę. Ale dojazdy do własne próby i jakieś tam życiowe zawirowania powodowały, że po prostu oddałem miejsce komu innemu. A okej, okay. Czaj. A zacząłeś swoją przygodę w zespole Self Control? Gitarą. No tak powiedzmy na poważnie tak, że to był zespół, który zagrał tam 30-40 lokalnych głównych koncertów. Jeśli były jakieś wyjazdy tam do 500 km, to było jakieś najbardziej poważne rzeczy, które wydarzyły się temu zespołowi. No to był taki dobry czas, to rok 2000 powiedzmy. Bardzo dużo osób w mojej myśli nie było zaangażowanych w tak zwaną scenę niezależną. No i ten zespół był taki, powiedzmy, kwiatek na kożuchu dla tej takiej lokalnej społeczności, że na nasze próby przychodziła cała załoga i nie wiem, było tam picie z tanich winek, jakieś takie historie, no a jak jechaliśmy na koncert, to wszyscy za nami jechali. Mówisz o Bychawie? Mówię o Bychawie, tak. Bo ja w ogóle... My pierwszy raz w życiu spotkaliśmy się w Bychawie na festynie, które organizowaliśmy tam właśnie. Tak, 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 pamiętam. Gdzieś tam stałem plecakiem kaset. I zinów, tak, bo pamiętam, że jechałem na stopa przez cały bity dzień i... Ja mówię, no szacun dla chłopa, że chciało mu się przejebać pół Polski, żeby dotrzeć. No ale było miło, bo zobaczyłem koncert na boisku do koszykówki. Do tenisa. Przepraszam, do tenisa. Co tam wtedy grał? Nie mam pojęcia. Na pewno grał Przeciw. Na pewno miał grać ze pół Złodziej Roweru, ale nie dojechał. To Bunker zdaje się wtedy grało. Tak? Tak. Bo to była ta pierwsza edycja, tak? Tam... Ojej, nie pamiętam. Ja kompletnie. Tak, zdaje się, to była ta pierwsza edycja i grał Toxic Bunkers i plus dużo lokalnych kapel. Też trochę już zaciera mi się pamięć. Okej, okay, ale wracając do tych zespołów. Bo... Self Control nie widziałem, ale Anywhere But Here widziałem w Warszawie w klubie Nemo, jak graliście z Harum Skaru. I to byliście na trasie, bo przyjaliście spóźnieni z Białorusi. Tak. Była taka tam trasa, pierwszy tak naprawdę mój w życiu wyjazd za granicę, to były koncerty na Białorusi, na Litwie graliśmy też z Harum Skaru i potem na koniec tej ścieżki z Warszawy właśnie. Nemo. No po prostu Anywhere But Here to był właśnie taki, powiedzmy, tych takich wczesnych kapel, w których grałem, taki najpoważniejszy, że
O mały włos nie nagraliśmy płyty, tak. Właśnie miałem się zapytać, czy były jakieś nagrania. Nie, nagrania, które były, to tylko z tego koncertu, które zostały. Trochę to były jeszcze inne czasy, nie było takich możliwości, żeby po prostu wejść do studia i nagrać tę płytę, które kosztowały jakieś horrendalne pieniądze. Nasi koledzy z Kanciapy, czyli ten Silence, czy Antychryst, nagrywali gdzieś po nocach w studiu Radia Lublin, że po znajomości to, i tak płacili za to bardzo dużo pieniędzy. My byliśmy za młodzi i za cięcy w uszach, żeby jakby uciągnąć taki temat. Czyli jakby pierwszy zespołem, z którym nagrałeś płytę, to był The Fight. Tak. I The Fight nagrał. Dymówka najpierw. Dymówka, która pojawiła się na flicie z Night in the Lake. Dymówka na CDR-ce była, te kawałki, które pojawiły się na flicie z Night in the Lake, były nagrane na tej samej sesji, powiedzmy. Że mieliśmy jeszcze tam trzy dodatkowe numery i one po prostu poszły na ten. Potem był Longplay. Longplay i Singer. Tak, potem Split z Represjonu. Tak. Tak, no to był. Zresztą The Fight więcej chyba grał niż nagrywał. Znaczy jeszcze mamy jakieś tam ponagrywane kawałki na jakieś kompilacje, to tam jeszcze było prawie gotowe do nagrania, ale jakby dokończył działalność i zostało po prostu. A jak wspominasz reunion, który odbył się dwa lata temu? Czekaj, czy było rok temu? Dwa lata temu. Wspaniale. Muszę powiedzieć, że tuż po tym, jak skończyliśmy grać, to wszyscy byliśmy na maksa zajrani i w ogóle mówiliśmy, dobra, dajemy, jedziemy dalej, gramy dalej. Bo mieliśmy ile? 5 lat przerwy chyba, tak? Tak, tak. 5 lat przerwy między tym ostatnim a reunionem, ale no jakby życie pokazało, zweryfikowało. Życie zweryfikowało i pokazało, że no niestety tak, za dużo jest w naszych życiach różnych innych historii i nie damy rady niestety pociągnąć tego dalej. Ale to był, pamiętam, to był szalony koncert i z Litwy panki przyjechały zobaczyć 10 minut z The Fight. Tak, to było dla mnie nieprawdopodobne, że w ogóle z Litwy, gdzieś tam z Białorusi, w ogóle z Mińska, gdzieś tam jeszcze z jakichś dalszych rejonów przyjechali ludzie, żeby zobaczyć 10 minut występu tego. Bo dla mnie, to było bardzo miłe. Dla mnie było przeżyciem też takim na przykład Gosia, która wydaje mi się chyba to był jej. Z tego co widziałem, najbardziej szalony koncert, będąc na scenie po prostu, jeśli dziewczyna, która podnosi gitarę i tak gra na niej, no to byłem, mówię, o kurde, chyba. No było bardzo energetyczne i w ogóle jakby to trochę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, nie? Bo wiesz, zespół nie gra 5 lat, trochę jest zapomniany. Nagle w ogóle wiesz, jakieś szaleństwo totalne pod sceną i w ogóle to też na nas działało, nie? Jakby zajebiście, dlatego tak mówiłem, że tuż po zakończeniu byliśmy na maksa w takim zajaraniu, że o, robimy. Ale posypały się oczywiście propozycje koncertowe. Tak, nie, no to po tym koncercie dostaliśmy, myślę, że tak z 10 propozycji z całej Europy, żeby tu zagrać na jakimś festiwalu tutaj, że jakby trasa, to oczywiście, że będzie koncert do zrobienia też takiego. No ale życióweczka. No nie, no czaję. No i Drip of Lies pojawił się w trakcie. Tak. Pojawienie się Drip of Lies to w ogóle była zabawna historia, bo ja pracowałem jako oktrygowany ogarniacz studia i sali prób. No i tacy przychodzili goście i tam walili jakiegoś takiego punk rocka. Mówię tutaj o reszcie zespołu Drip of Lies. No ja siedziałem tam w tej kanciapie, oglądałem filmy na komputerze i mówię, no nuda, to pogram z nimi trochę. No i tak jakby zacząłem dogrywać im tą gitarkę, coś tam. Po czasie okazało się, że w ogóle jakby coś tam zaczyna z tego wychodzić. Nasz kolega Blady był na wokalu, ale jakby coś, koncepcja i jego pomysły jakby nam chyba nie wjechały za bardzo. I ja nie pamiętam, kiedy był taki moment, że po prostu ten zespół, w którym oni grali, to nazywał się Ra. 2A. Tak. I no. Bo nie pamiętam momentu, w którym jakby podjęliśmy decyzję, że zmieniamy nazwę, ja zacznę robić tam wokale. No i jakoś to płynnie przeszło z tego takiego spotykania się przy okazji na tych ich próbach, takich, że to zrobiło się już także i moje próby.
Mhm. No, jak się zaczęło, tak do tej pory się toczy. Czyli zaczęło się jakby projektu studyjnego i skończyło się na regularnym zespole. Wiecie? No tak, zaczęło się od takiego wspomagania chłopaków, żeby jakby lepiej to tam brzmiało, powiedzmy, na tych próbach. Ale myślę, że zespół raz nigdy też nie... Ja nigdy nie zagrał koncertu. Zespół raz skończył na profilu na MySpace'ie tylko. Bardzo efektowny i bardzo mi nie podobał. Zobaczyłem, że jak tam influencers było wpisane, to jakieś Wolf Brigade, coś tam, Ekaja. Mówię, kurwa, co to za zespół jest? Że jakby on był zapisany w kalendarzu na te próby, nie? Aha. I przychodzą, kurwa, no to dobrze, dobrze chcą, kurwa, nie? No i jakoś tak mówię, połączyliśmy się. No i zespół Deep of Rice nagrał aktualnie dwa longi. Dwa duże, tak. Czekaj, dwa single. Jeden split i jeden single. I demo. I demo zostało nagrane. Tak. A demo w sumie wyszło na kompakcie, tak? Demo wyszło na kompakcie. Demo wyszło na kompakcie razem z tą siódemką. Z tą rycinką tak zwaną. Być może. Nie wiem, ja. Tak, to wyszło na kompakcie. Jestem kompaktowy, nie mam pojęcia. Nie wiem, puściło taką kompilację właśnie, że tam były jakieś nagrania. Jeszcze jeden kawałek z jakiejś spolanki się tam załapał. Bo Split z Rivers Run Dry to jedna wielka No Split, kocham zespół Rivers Run Dry i w ogóle goście są wspaniali, ale jakby organizacja cała tego przedsięwzięcia Split to... Ja jeszcze tak jakoś super strasznie tego nie przeżywałem, ale Radkowi to włosy to wypadały z głowy po prostu. Nie pamiętam ile tych labeli to zdawało. No, co najmniej 10. Nie więcej, bo... 15 lat, no, albo 20 lat. Tak. Bo ja pamiętam do dzisiaj, że graliście u mnie, przywieźliście single ze sobą, ale nie było czasu odsłuchać tych singli i odsłuchaliśmy je dopiero w Hamburgu. Tak, gdzie okazało się, później... jest spierdolone w części nakładu. Po tak, prostu, tak, że część nakładu jest kompletnie spierdolona. Odsłuchaliśmy tą płytę w sklepie płytowym, żeśmy zostawiali tą płytę. To Radkowi uszy zwiędły, ale koleżom mi się podobało po prostu. Tak, tam wszystko było nie tak od początku, że jakby projekt okładki na początku wyglądał super, potem to zostało jakoś tak pościskane wszystko razem, że jakby nie byliśmy zadowoleni z tego przez moment. No ale jest pamiątka. No, jest pamiątka, no jakby tak. Jakby propozycja wyszła od chłopaków z Budapesztu, no i jakby zrobiliśmy celowo zrobiliśmy chyba najdłuższy kawałek w historii tego zespołu, który miał po prostu trwać tyle, ile trwa strona 7. Ale choć... Ja na szalik uwielbiam tę piosenkę. No nie wiem, po prostu... Serce po prostu rośnie, jak się słabiej piosenki. No, to były takie czasy, gdzie jeszcze jakieś wątpliwości można było mieć, no jak się rozwinie sytuacja z nadzielami i w ogóle jakby tą całą falą nacjonalizmu w Polsce, że jeszcze można było wyzywać do walki i w ogóle rzeczy jakieś takie, ale no niestety, ale sprawdziły się tam scenariusze i jakby tak. To przekaz jest ciągle aktualny, tylko że teraz to proporcje się ciągle zmniejszają na naszą niekorzyść. No niestety. No i potem pojawia się zespół Deep Blitzkrieg, który został założony, według mojej opinii, z marazmem zespołu Deep of Life troszeczkę. Wiesz co, w zespole Deep of Life była taka naturalna przerwa, bo pojawiały się dzieciaki i w ogóle jakiś... No, otwieraliśmy lokal, tutaj Radek otwierał pogłos, historię tego typu. I pamiętam, że jakoś pewnego poranka posłuchałem jakiegoś zespołu Torso czy coś i mówię, dobra, walimy prostego panka, napisałem do Radka, czy jest na wkładzie, albo Aśki, potem napisaliśmy do Żeni, jako zespół powstał bardzo szybko i w ogóle jakby ten zespół działał krótko, ale bardzo intensywnie. No i nagrał dwie płyty. Było bardzo zabawne, że przez tam 2 czy 3 lata ten zespół nagrał więcej płyt niż Deep of Rice przez 10 lat. Okej, no to mamy główne zespoły, potem pojawiło się jeszcze w Oil the Hell w międzyczasie za basistkę, bo widziałem was na punk speakingu we Wrocławiu. Myślę, że tak, w Oil the Hell
grałem, no, na pewno jedną trasę. Plus kilka, na pewno piaseczno na to się załapało. Tam większy lub mniejszy. To cała zabawa trwała od półtora roku. No to jakby dla mnie włączenie się, jakby w ogóle jakby ja się rzeczywiście uczyłem, powiedzmy, grać na jakimś instrumencie, na początku było gitara basowa, które na tym wychowywałem i zbierałem palce. Więc po wielu latach grania na basie w kapeli, to po prostu dla mnie powrót do korzeni. Bardzo dobry czas w pole audio. Bardzo mi szkoda, że nagraliśmy tam na koniec chyba jeszcze 3-4 kawałki, plus zespół jeszcze miał nagrane kilka i że to jest jakby nikt nie ujrzał światła dziennego, bo wydaje mi się, że to jest był. No, tak, nie przesadzając, to taki kurde bardzo wysoki poziom europejski tych nagrań. Znaczy, mam te piosenki, no powiem no. Tak, przynajmniej tą wersję, nie wiem, którą mam, po prostu mam tą płytę w cudzysłowie. No. Nie, bardzo mi się podoba, no tam Michał się odgraża od kilku lat, że to wyda. No, ale... no ja mam nadzieję, że kiedyś to się uda, bo jakby przecież te trzy ostatnie numery są nigdy chyba nawet nie zmiksowane ani zmasterowane. Ale no naprawdę, jeżeli słuchasz tego Majki, to zrób to. Tak. Tak, Michał, gonimy cię.